Lato się, słuchajcie, skończyło. I to radykalnie. Wczoraj było 27 stopni, dzisiaj stopni 17, wieje. A my jesteśmy w Wielkopolsce, konkretnie jesteśmy w Osieku i z Osieka jedziemy sobie gravelową rundkę przez Dolinę Baryczy, czyli jedno z moich ulubionych miejsc w tych rejonach. A to z tego prostego względu, że jest ładnie i można zjeść dobrą rybkę. A swoją drogą Milisz to jest znane dla wielu osób jako prawdziwe centrum handlu starymi rowerami z Holandii. Też mnie to kiedyś zaskoczyło, ale faktycznie podobno są pełne normalnie stodoły starych rowerów i można tutaj regularnie kupować stare rowery. A poza tym hodowle ryb, hodowle karpia i piękne rejony na gravela. Więc dzisiaj zaczynamy naszą wielkopolsko-dolnośląską wyprawę właśnie od płaskich rejonów i płaskich 60 km ścieżkami rowerowymi, trasami, szutrami właśnie w okolicach Milicza i Osieka. Będzie coś z tego, Kasia? Czy kurtka puchowa jest skazana na już minus 18, plus, przepraszam, jaki minus? Plus 18 stopni? Ale tutaj chcieliśmy podziękować komuś, kto nam, kto rzucił hasło z wyprzedażą na Perlizumi. Kasia w końcu kupiła normalne buty rowerowe. Czyli niedostępne w Polsce XC500 w wersji 36 to jest? Tak. No, dzisiaj pierwsza jazda. No, wyciągaj furę. Jak widać na załączonym obrazku, lato się ewidentnie skończyło. Kasia chciała pozdrowić wszystkich ludzi z zespołem Reino. Ale jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz? Jeszcze nie ma objawów? Jeszcze nie. Czyli jeszcze poczekamy 10 minut i zobaczycie odmrożone ręce przy 17 stopniach na plusie. Ogólnie to niestety problem jest taki, że tutaj po ścieżce rowerowej zdarza się, że jeżdżą skutery albo samochody i to wcale mnie nie dziwi, bo patrzcie, jak wygląda ulica w tym miejscu, a jak wygląda trasa rowerowa. I się w gminie się prędzej doczekali dobrej ścieżki asfaltowej, rowerowej, niż remontu ulicy. No ale trochę przegrywa prawdziwy gravel teraz, powinniśmy jechać po lewej. To jest największy ścieżko-rowerowy plac budowy w Wielkopolsce chyba. Oczywiście asfalt się skończył, ale jedziemy od ładnych paru kilometrów i jest cały czas już przygotowane pod budowę ścieżki. Mega będzie fajnie, chociaż trochę klimat zostanie zabity, bo teraz jest super shooter, a będzie beton, ale jest... Posłuchajcie. Nie, to są w ogóle ciekawe wątki historyczne. Obok tych bardziej smutnych, czyli filii obozu koncentracyjnego, który tutaj był podczas II wojny, a w zasadzie po prostu było miejsce budowy okopów przez robotników przymusowych, to kręcono tutaj kadry do filmu Pociąg do Hollywood, jakbyście nie wiedzieli. I fajne jest to odkrywanie takiego świata dzięki takim rowerowym ścieżkom. W ogóle coraz bardziej mi się podoba ten rejon i ta trasa. I pomysł z tym puszczeniem szlaku rowerowego trasą wąskotorówki. Naprawdę fajne. W ogóle ciekawostką jest to, że Kasia jedzie na 35 i to prawie że slickach, czyli na kontakt speedach, a totalnie nie widzę jakiejś większej różnicy, jeżeli chodzi o nie wiem, mniejszą nerwowość tych opon niż moje 40 o bardziej perforowanej powierzchni. Może to twoja technika fenomenalna, Kasia, nie wiem, ale dajesz sobie radę. Oznaczone. Dolnośląska kraina rowerowa, ja jak najbardziej aprobuję. Nie tylko w knajpach, w takich miejscach też bike show przybija znak jakości. No i tutaj już projektanci ścieżki mieli ułatwione zadanie, bo jak widzicie, jedziemy sobie nasypem dawnej wąskotorówki.
mega fajnie. To jest twarde, więc tak naprawdę ten fragment akurat spokojnie dalibyście radę przejechać nawet na szosie, niekoniecznie gravelem, bo to jest po prostu ubity, bardzo, bardzo gładki shooter, bez grama jakichś kamyków, podobnych elementów. No minus jest taki, że ta trasa nie jest domknięta, jak widzieliście, więc fragmentami trzeba jechać takim dość dzikim szlakiem, a te rejony są bardzo mocno piaszczyste, o czym ja też się przekonuję za każdym razem, więc no z węższą oponą jest trochę walka o życie, ale jak widzicie, już taka 35 Gukasi spokojnie wystarcza, naprawdę. A człowiek się fajnie techniki w ogóle uczy, pedałując w takim piasku. Każdy przełajowiec powie, jaka to jest zabawa. Ej, naprawdę mam nadzieję, że ludzie będą jeździć po tych ścieżkach, bo szkoda by było, żeby coś takiego się zmarnowało i żeby to niszczało po prostu, bo jest coś pięknego. Ja wiem, że to może nie jest rejon, który jest pierwszym wyborem turystycznym dla wielu osób, ale jak planujecie sobie takie wypady gravelowe, szutrowe albo wypady rowerowe z rodziną, to bierzcie takie miejsca pod uwagę. Też po to jest ten kanał i staram się wam w taki, no może nie taki typowo turystyczny sposób, ale na swój sposób staram się wam pokazać tego typu miejsca. Ja naprawdę was zachęcić do tego, że Polska jest fenomenalnym miejscem na gravela, świetnym miejscem na szosę. I to nie jest tak, że u nas brakuje dróg i pomysłów. U nas po prostu brakuje wielu osobom... O Jezus Maria! U nas po prostu wielu osobom brakuje inwencji i odwagi, żeby szukać nowych miejsc, bo jest po prostu pięknie, tylko trzeba trochę się rozejrzeć, trochę pomyśleć. Ktoś się mnie ostatnio pytał o to w ogóle, skąd ja biorę te pomysły na te trasy. Ja po prostu kombinuję. Siedzę na strawie, wybieram rejon, który mnie ciekawi, pytam ludzi, rzucam temat na grupie facebookowej, czy ktoś może z okolic jest w stanie jakąś trasę polecić. Mamy już 2000 prawie osób na grupie i naprawdę to sprawia, że są ludzie z różnych rejonów Polski, którzy mogą polecić piękne trasy. I staram się tworzyć taką listę i bazę właśnie ciekawych tras, ale nie takich stricte tras turystycznych, gdzie można, prawda, sobie tam pojechać 50 km przez cały dzień, stając 105 km. Ale takich właśnie tras dla kogoś, kto chce czasami pojechać szybciej, ale też chce coś zobaczyć i ogólnie, wiecie, to nie trasa robi wycieczkę, tylko to, jak wy do tego podchodzicie. I czy znajdziecie sobie coś fajnego, to zależy od tego, jak się wyglądacie. Ja to w ogóle muszę przyznać, że rejony Wielkopolski dla mnie były totalnie nieznane. To dopiero Kasia. To jest Dolny Śląsk, no, ale czy nie przekraczamy granicy za chwilę? Bo jesteśmy tak zaraz na granicy. Ale te rejony dla mnie były totalnie, no dobra, znałem Świeradów, Zdrój, góry i bardziej te rejony przy granicy, ale tutaj okolice Wrocławia, okolice Poznania czy Leszna, to dla mnie była totalna czarna dziura. A teraz tak odkrywam właśnie z perspektywy szerokiej opony. Ja jestem zachwycony, więc to jest naprawdę coś... Człowiek sobie siedział na tym południu i myślał, w Polsce to nie ma gdzie gravelem jeździć. W ogóle gdzie tam u nas takie piękne szutry. A nagle tutaj trafił i jest od paru lat naprawdę efekt wow. Muszę wam powiedzieć, że z jednej strony to jest coś przepięknego, że takie trasy powstają w Polsce, ale z drugiej strony tak trochę smutno patrzeć na to, że tu kiedyś była kolejka wąskotorowa. No i tyle, no to była kiedyś pięknie poukładana infrastruktura. Kolejka, która dawała ludziom dojazd w jakichś malutkich miejscowościach. Pracownicy leśni mieli też dojazd do domu, do pracy. No i co, no i dupa, no przynajmniej tyle fajnie, że to nie zostało gdzieś odłogiem po prostu i te ścieżki, ślady po kolejce nie zginęły gdzieś w lasach, tylko zrobiono ścieżkę rowerową, ale pewnie jeszcze piękniej by było, gdyby tego typu trasy kolejowe przetrwały i obok nich powstawały ścieżki rowerowe, bo to naprawdę byłoby coś idealnego. No ale trzeba się cieszyć z tego, co mamy. A naprawdę oby więcej takich tras jak ta, bo jest przepiękna i mówię to naprawdę, kochając góry, kochając tego typu krajobrazy, widoki, to jest coś po prostu przepięknego. Który to stopień od wrażenia, Kasia? To jest jeszcze pierwszy stopień. Pierwszy stopień? To już jest, no jest temperatura jest 18 stopni, to już nie jest lekko. Filecik jest siotra. Mówisz, że maila dzieci jest fajne? Mhm.
A my teraz gospoda 8 ryb. Już byliśmy, testowaliśmy. Chociaż nie wiem, czy to jest moje ulubione miejsce tutaj. Mi najbardziej smakowała ryba wtedy za pierwszym razem. Gdzie to było? U Bartka. U Bartka, tak. Chciałeś tam pojechać. Pozdrawiamy. Bo musielibyśmy dorzucić 20 km ponad, więc olaliśmy temat. Ale tu jest spoko, chociaż tu jest tak, powiedziałbym, bardziej... Tak trochę... Tu jest taka ryba bardziej fancy niż ryba po prostu. O, kot przyszedł do ciebie. Siema, kocie. Kikicuś, jesteś ładny. No i na końcóweczce takie klimaty mamy. To jest chyba w ogóle, to jest miejscowość Jamnik, jezioro, nie wiem, czy też się nazywa, zbiornik Jamnik to wszystko, ale jest przeładnie. Jamniki pływają, dokładnie jest. Golden Hour wchodzi zaraz, jest po prostu tak przyjemne powietrze, dzień się naprawdę zrobił przepiękny, więc ciśniemy do samochodu, zaraz kończymy tę trasę, około 60 km. Traka oczywiście znajdziecie sobie na w opisie do tego filmu, a my zaraz kończymy. Klasycznie jak na bike show, żółwik na koniec, Kasia, żółwik głową. Fajna, mega fajna trasa i super dzień się zrobił. Początek był raczej chłodny, a teraz lato wraca chyba. Nie ma co kończyć sezonu.